specjalnie wzięli takiego właśnie, co się nie zna na mikrofonach. W każdym razie chcę powiedzieć, że z podawaniem piłek są dwie teorie możliwe temu Trybunałowi Konstytucyjnemu, bo druga, którą słyszałem od pewnego prawnika, którego pewnie wszyscy Państwo znacie i większość lubi, to może dobrze, że Trybunał Konstytucyjny w tej chwili nie orzeka tak dużo, no bo będzie mniej do odkręcania, jak już przyjdzie na to czas. A kwestia druga związana z myśleniem o Konstytucji i komunikowaniem tych trudnych prawniczych komunikatów w prosty sposób, to pamiętam, jak przed laty odbyłem bardzo ciekawą dyskusję z przedstawicielem krakowskiej Bohemy w jednym z lokali gastronomicznych tamtejszych. I on mnie przekonywał, że w Konstytucji powinno być przede wszystkim napisane, że każdy obywatel naszego kraju ma konstytucyjny obowiązek spożycia kotleta schabowego z ziemniakami, kapustą. W przeciwnym razie odbierze mu się obywatelstwo. Oczywiście był to żart, ale generalnie nawiązywał do tego, że no, powinniśmy bardziej jakby wczytywać się w to, co tam jest i rozumieć, a niekiedy jest to napisane w sposób rzeczywiście trudny i przez to jakoś oddalający się od człowieka. No, ten sposób prosty potrafi mówić Jakub Wendy.